Dzień dobry, tu Listek Elf. Jestem dzisiaj w Wiedniu, a ta przepiękna, gigantyczna, betonowa budowla za mną to jest jedna z wieży FLAG, czyli z wieży ochrony przeciwlotniczej z czasów II wojny światowej. W Wiedniu takich wież jest 6. Wszystkie 6 wież, które wybudowano w czasach II wojny światowej, aby bronić się przed amerykańskimi nalotami, stoi w Wiedniu w całości. Wszystkie można sobie oglądnąć, a najciekawsze są te zgrupowane tutaj w Arenbenparku. Dlaczego mówię w liczbie mnogiej? A to dlatego, że wszystkie te wieże są zgrupowane w pary. Jedna wieża to była ta, na której zainstalowane były działa przeciwlotnicze, z których strzelano do nadlatujących bombowców, a druga wieża to była ta wieża, na której zainstalowane były lampy, które oświetlały niebo, żeby ta wieża z działami wiedziała, gdzie trafić. Ta wieża tutaj za mną to jest wieża, na której były działa, a jak się odwrócę, to tutaj nad drzewami, nad moją głową mniej więcej, widać szczyt drugiej wieży, tej wieży, która oświetlała. Arenbenpark to śródmiejski skwerek, przypominający powiedzmy wielkością skwerek Słonimskiego w Warszawie, tam gdzie stoi w tej chwili kino Stolica. Stoją przy nim te piękne, klasyczne wiedeńskie kamienice. Tutaj po mojej, raz, dwa, lewa, prawa, po mojej lewej stronie, a po prawej stronie stoi ta przepiękna budowla z II wojny światowej. Te flakturmy, czyli wieże ochrony przeciwlotniczej, są gigantyczne. Na oko patrząc, one mają spokojnie 10 pięter wysokości. Jak się stoi obok nich, to czuć potęgę, czuć miliony ton, nie wiem czy miliony, ale na pewno tysiące ton betonu, które w te wieże wylane. Ustawiłem się tutaj z boku w ulicy, która prowadzi do Arenbenparku, żebyście mogli zobaczyć, jak porównać te wieże z kamienicami obok stojącymi. To jest kamienica pięciopiętrowa, a obok stoi flaktur. Swoją drogą, te takie obłe miejsca, czy takie okrągłe fragmenty wieży tam na dachu, to były miejsca, gdzie były zainstalowane działa. Zapomniałem dodać, że te wieże stanowiły również schron, wielopoziomowy schron dla ludności. Także w przypadku nalotów ludzie mogli się w takiej wieży schować. Po wojnie nie znaleziono sensownego zastosowania dla tych wież. Początkowo chciano je wysadzić. Jak wiadomo, Austriacy próbują się pozbyć absolutnie wszystkiego. Wszystkiego, co ich łączy ze stroną niemiecką, tak jak te wieże, bo skoro w Wiedniu stoją wieże ochrony przeciwlotniczej, to ktoś musiał ten Wiedeń bombardować, a jeśli Amerykanie bombardowali ten Wiedeń, to znaczy, że Austriacy byli po stronie Niemców i niewątpliwie te wieże o tym bardzo dobrze przypominają. Niestety wyburzenie takiego betonowego kloca nie jest takie proste. W Niemczech niektóre wieże wyburzono, niektórych nie wyburzono, ale doświadczenia berlińskie czy też doświadczenia niemieckich miast pokazują, że wyburzenie czegoś takiego, wysadzenie jest nieprawdopodobnie trudne. A tutaj, w Arenbenparku, gdzie w kółko jest tkanka miejska, w kółko stoją kamienice i znajdujemy się tak naprawdę prawie w centrum Wiednia, no w sumie w centrum Wiednia, to jest po prostu niemożliwe. Wysadzenie flakturma spowodowałoby, że wyleciałyby szyby w odległości, nie wiem, 10 km od tego flakturma, a kamienice, które stoją obok, byłyby po prostu narażone. Po wojnie próbowano znaleźć zastosowanie dla tych wież, tutaj idę pod ścianą tej wieży, ale również nie znaleziono. W tej chwili jest magazynem sztuki, znajdują się tam dzieła sztuki z pobliskiego Muzeum Sztuki Współczesnej. No i co? I leżą sobie. W sumie to jest bardzo szkoda. Ja zawsze mówię, że gdyby taka wieża znajdowała się w Polsce, to byłaby atrakcją turystyczną, byłaby fachowym muzeum, do których wszyscy mogliby wejść i tam na górę gdzieś wysoko wyjść i spoglądnąć na Wiedeń. Wyobrażacie sobie, jaka wspaniała panorama Wiednia jest tam z góry tego flakturma, jeśli on jest wyższy od wszystkich otaczających kamienic? Swoją drogą wysiłek logistyczny i wysiłek budowlany, żeby postawić coś takiego,
był wtedy, w latach 40., tak gigantyczny, że tu, gdzie stoję w tej chwili, na tej ulicy, została doprowadzona linia kolejowa, żeby dowozić materiały budowane, piasek, cement i stal, do wybudowania tych gigantycznych wież. Mniej więcej dokładnie 2 lata temu stałem dokładnie w tym miejscu, w którym stoję w tej chwili, i miałem flagturm w tle i zastanawiałem się, czy Wiedeńczycy, którzy tutaj do tego parku przychodzą, ci starsi panowie, te starsze panie i ci młodzi, którzy tutaj są i patrzą na ten flagturm, wyprowadzając swoje pieski i prowadząc swoje wnuki w wózeczkach, czy wiedzą tak naprawdę, do czego te wieże służyły, skąd one się tu wzięły. A czy turyści, którzy tu przejdą, zastanowią się chociażby, ponieważ tutaj nigdzie nie jest napisane, do czego służyły te wieże, skąd one się wzięły, dlaczego tu stoją. Tym bardziej, że dzieci, rodziców z dziećmi, dziadków z dziećmi i babek z dziećmi jest tu sporo. Z tej strony flagturma znajduje się po prostu boisko piłkarskie, a z tej strony jest duży plac zabaw dla dzieci. Czasami mam takie wrażenie, że dzieci i młodzi piłkarze mogą czuć się bezpieczni. Są chronieni, przynajmniej przed amerykańskimi nalotami. Zresztą może się okazać, że wszyscy tu w okolicy, albo większość, to są po prostu Rosjanie. Jak to w Wiedniu na każdym kroku słychać język rosyjski. Para starszych ludzi, która siedzi tam, mówi po rosyjsku. Tutaj siedzący chłopaki, nie wiem, 3 w wieku nastu lat, również mówią po rosyjsku. A nad placem zabaw tutaj powiewa drewniana czerwona flaga. Miejmy nadzieję, że nie jest to nawiązanie do krasnoarmiejców. A nie, miałem racji, stop. Tutaj jest tablica informacyjna i na tablicy informacyjnej jest tak naprawdę napisane. No dobra, ale co tutaj jest napisane? Tutaj nigdzie nie jest napisane, że to są wieże obrony przeciwlotniczej, tylko że to są wieże stalowo-betonowe. O tutaj. I druga rzecz, najważniejsza, to jest to, że one zostały przez robotników przymusowych wybudowane. Trzecia najważniejsza rzecz, że byli rozmaitych narodowości. Dopiero tutaj piszą, że oprócz tego, że one chroniły przed nalotami, to mogli się tam ludzie schować. Tutaj. Luftschutzräume für Bevölkerung. A później piszą, że po pierwsze te wieże były koncepcją propagandową. A później dopiero piszą, że dzisiaj przypominają te relikty budowlane na ciemne czasy zagłady, mordów i tak dalej, ludzi w czasach narodowego socjalizmu. No właśnie, ani słowa o tym, po której stronie Austria stała w czasie tego narodowego socjalizmu, ani słowa o tym, jakiej narodowości był dyktator, ani słowa o tym, że naloty na Wiedeń jednak były, flagturmy niewiele pomogły. Amerykanie podobno chcieli zbombardować petrochemię znajdującą się na północy Wiednia, ale coś im się nie trafiło i zbombardowali cele w centrum Wiednia. Zawalił się dach opery, katedra świętego Stefana również ucierpiała. O i właśnie, doszedłem do tej wieży, która była wieżą do oświetlania. No właśnie, jak to w Niemczech ktoś namalował sierp i młot, to wcale nie jest symbol tego, że tutaj Ruscy przyszli i zrobili porządek, tylko to jest symbol rewolucji 68 roku. Wielu Polaków to myli i wydaje im się, że sierp i młot, to nie wiem, przyjechali tutaj Rosjanie, namalowali, albo nie wiem, siła Armii Czerwonej, a tak naprawdę jest to nawiązanie do pokojowej rewolucji dzieci kwiatów, którejś kolejnej rewolucji komunistycznej z 68 roku. Wieża oświetleniowa za mną. O ile wieża obronna jest otoczona placami zabaw dla dzieci i boiskiem, o tyle wieża oświetleniowa jest otoczona placem zabaw dla psów. Tu można wyprowadzać psy i w tym tutaj specjalnym podłożu psy mogą się spokojnie załatwiać. Niewątpliwie bardzo pozytywną rzeczą jest to, że
Austriacy nie doprowadzają tych wieży do ruiny. Jak byłem tu 2 lata temu, to jeszcze tego nie było, a teraz zauważyłem, że na tej wieży są poprowadzone nowe rynny. Widać, że są nowiutkie, bo jeszcze blacha ocynkowana nie zdążyła się zestarzeć, także będą o nie dbać. Wieże pozostaną tu prawdopodobnie dużo dłużej niż okoliczne kamienice, chociaż kamienice są zbudowane tylko trochę wcześniej, jakieś 40 lat wcześniej. W ogóle Wiedeń jest uroczym miastem. Mamy tutaj takie piękne ulice, takie piękne kamienice i mamy takie piękne budowle jak te. A zapomniałem na koniec powiedzieć, że te dwie wieże, które znajdują się tutaj w Arenbem Parku, to jest tylko część, tak jak mówiłem na samym początku, całego układu obronnego Wiednia. Są jeszcze 4 pozostałe. 2 wieże stoją w Augarten i 2 wieże stoją absolutnie w centrum Wiednia przy Mariahilfstrasse. Jedna na zamkniętym dziedzińcu kamienicy, gdzie znajdują się jakieś wojskowe i rządowe urzędy, a druga wieża, ta oświetleniowa tam na Mariahilfstrasse, została zamieniona w tej chwili na Muzeum Morskie. Mówiłem o tym parę filmów temu, gdy byłem w Wiedniu i opowiadałem o kościele Mariahilf na Mariahilfstrasse. Także zachęcam wszystkich panów i panie również do przyjazdu przynajmniej tutaj do Arenbem Parku, to jest naprawdę niedaleko. Tu można przyjść na piechotę spod katedry Świętego Stefana i oglądnięciu czegoś takiego. Panowie będą się cieszyć prawdopodobnie, że już nie muszą kolejnego muzeum i kolejnego kościoła oglądać w Wiedniu, a panie popatrzą i powiedzą, nie wiem co powiedzą. Jak wam się podobają wieże obrony przeciwlotniczej w Wiedniu? Chętnie przyjedziecie tutaj je zobaczyć? Widzieliście je? Wiedzieliście, że w Wiedniu takie wieże istnieją i to wszystkie 6 stoją w całości? Listek Elf, pozdrawiam z Wiednia, odezwę się jeszcze, na razie.